Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zaczynamy ten dzisiejszy wypad oto na tym zbiorniku. Więc drodzy Państwo, po nocnych zmianach, późno bo późno, ale wypad będzie, film będzie i zaczynamy, jedziemy. Jest ze mną kolega Andrzej, siema Andrzej. Siema Pyza. I z kolegą Andrzejem oraz kolegą Rafałem nakręcimy dla Was jakiś film, materiał z podlodowego wędkowania. Rafał, siema. Siema, i tak mówię, wędkujemy, pierwsze dziury robimy i jedziemy w kółko. Ile mamy grubość? 20 będzie, dobrze. Będzie koło 20. Będzie koło 20, więc jedziemy i zaczynamy dzisiejsze zmagania oto w tym miejscu. Na tą chwilę jest godzina 8:03, 16 luty 2020. Więc drodzy Państwo, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Więc drodzy Państwo, machamy, zmiana murmyszek u Andrzeja, u Rafała, u mnie nic, kompletnie nic. Pogoda piękna, jak widzieliście z drona ujęcia, pogoda piękna, ale nic nie skubię, zmiana murmyszek, pięknie dookoła, lecz bez efektu, tak mówię, u kolegów nic, u mnie nic. Ale machamy, zobaczymy. Piękna pogoda, lecz nic nie skubię. Bez brania. Ale zobaczymy, jak dzisiaj mam. Wziąłem 7, tu dwie kolejne, to jest 4. Piątą łowię, szósta i siódma. 7 wędek przygotowanych, tak aby nie przewiązywać murmyszek. I zobaczymy. Tak mówię, 7 wędek przygotowałem, każda z inną murmyszką, ale ciepło, fajnie. No i zobaczymy, co i jak, a na tą chwilę nikt nie ma brania. Okej. Okay.
nie ma. Zobaczymy, czy są robaczki. Kulka fluo. Ok, ochotka jest. Tylko nie ma branie. A więc nic nie pyka. Koledzy stwierdzili, że idziemy gdzie indziej, jak po mosty. Więc zawijamy się. Idziemy w inną miejscówkę. Co z tego, że ładnie, pięknie, jak nic nie pyka. Idziesz przestawić samochód, nie? Dobra, to my idziemy. No lipa. Lipa, ale zobaczymy co i jak. Więc widzicie, tutaj efektu nie ma. Pójdziemy tam i zobaczymy. Ale jest pięknie. Zobaczcie sami, bajecznie. Nie inaczej. Dobra, ja pilnuję, dwa wiertła, wszystko, a Rafał pójdzie, samochód przestawi, tak aby było bliżej. A my idziemy lodem, tam. Nie jeden otwór wezmę. Dwa otwory i idźcie, a ja tam przyjdę. Spróbuję. To jest twój czy czyj? Taki gruby? No. Ok, jeden. I tu damy drugi. No i dobra. To Andrzejku, ja tam dojdę. Dobrze. Tylko powiedz go tak jak ten. Tak, takiej odległości, takiej odległości. Nie. O. Dobra. Dobra. Ty sobie łup. A ja będę sobie łowił tutaj. Mam dwie dziury. I zobaczymy. Zobaczymy, Pyzuś. Co i jak. Zobaczymy, jaka grubość. Dobrze. I tu, aby żyłka się nie zaczepiała, zgarniemy. Dobrze, mamy jeden otwór.
oraz drugi. Ok. Weźmiemy wędkę. Do wyboru, do koloru. Tak jak mówię, mam dzisiaj 7 sztuk. 7 sztuk, każda z inną murmyszką. Ochotka. Założymy larwę ochotki. Jak widzicie. I będziemy machać. Dobrze. Weźmiemy tą. Zobaczymy, jaki jest grunt. Opuścimy najpierw. Jeszcze jeszcze już. Jeszcze chcę zobaczyć, czy żyłki mam wystarczająco. Mam. Tak, aby mi starczyło. Ładnie jest głęboko. Co tam, 10 metrów będzie. Koniec. Pociągnę. Jeszcze zobaczę. Koniec. Więc ściągniemy. Ok, zabezpieczymy i zobaczę, ile jest długości. Metr, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9 metrów będzie. Około 9 metrów, dobrze. Założymy ochotkę. I będziemy za chwilę puszczać. Ciepło, fajnie. A my odpoczywamy nad wodą. Wędkując. Nic dodać. Nic ująć. Dobrze. Spuszczamy.
9 metrów będzie dobrze. 9 metrów dobre. Dobrze, ok. Mamy na dnie. Podniesiemy trochę. I jedziemy. 9 metrów. Najpierw zna. Branie było. Było branko. Chcę zobaczyć, czy ochotka jest. Jest. Druga wędka spuszczone, jedziemy. Zobaczymy. Na tamto było branie, ale zerwałem zestaw. Zaczepiłem o lód. Zrobił mi się supeł. I zobaczymy. Nie, było, było. Ale trzeba rybę wciąć. Ale pięknie jest, pięknie. Zobaczcie sami, jak pięknie. Trzeba wstrzelić jeszcze z murmyszką, z kolorem, z kształtem. I zobaczymy. Aha, było pociąg, ale nie wstrzeliłem. Ale znakiem tego, że coś się dzieje, to jest najważniejsze. Zaraz wolfram mową założymy. Szybciej będzie schodziła, bo teraz jest miedziana. Ale ryba, pierwsza ryba. I co mamy? Świętokrzyski sandacz, czyli jazgarz. Ale rybka zaliczona,
wraca, a my dalej przepuszczamy murmychę i zobaczymy co i jak. Dlatego nie mogłem zaciąć, bo widzicie jakie bycze ryby, ale nie na zero, to jest najważniejsze, drodzy Państwo, że pyzuś nie na zero w ten piękny wtorkowy dzionek nad wodą zimową porą. Tak mówię, wolframową założę, szybciej będzie schodzić. Zaraz zmienimy sprzęta. Mamy drugi otwór jeszcze, a później pójdziemy do kolegów. Już pyka. O, widzicie, zaciął. O, widzicie, patrzcie się. Zobaczcie. Branie, widzicie? Ale to nie wstrzeliło się jazgarz, więc naprawdę muszę założyć inną murmyszkę albo zmienić otwór, bo takie rybki mnie nie interesują. O, zobaczcie co się dzieje. Założymy taką, zobaczcie, będzie idealna, kiwaczek tylko ustawimy i będzie idealna. Ok, więc założę ochotkę i śmigamy w przeręblu dalej. Dobra, jedziemy, to powinno być szybciej. Nie ma. Nie ma nic wykurza, ani tu, ani tu, kurza. Tam też nic? Nie ma. Nie ma nic. Ryba nie na braniu. Ładna pogoda, co z tego? No, za ładna chyba. Za ładna. Jak na ryby jest za ładna pogoda. Więc słyszeliście, drodzy Państwo, sami, że nic nie bierze. Ja nie na zero, to jest najważniejsze. Ale spróbuję coś fajnego złowić, jakiegoś fajnego garbuska. Tu już szybciej schodzi. Jeszcze. Już jest na dnie. Jest na dnie, podciągniemy. Jak szczela. Ok. Blokada. Jesteśmy na dole, jedziemy. Kiwaczek tylko wezmę, ustawię wędkę w tej pozycji, kiwaczkiem do dołu i teraz machamy. Jeszcze wysunę kiwaczek troszkę. Z tej strony zobaczcie, tak aby wam pokazać jak to mniej więcej wygląda. Na tamtą murmychę były pociągnięcia, ale nie dużych jazgarzy.
Może by był jakiś okoń na tamtą przynętę, ale nie chciałem ryzykować. Tu było wskazanie, ale nie ma. Pusto. No ale coś się dzieje. Jak będą wskazania jazgacza, to zmienimy otwór. Okej. Ciepło, ładnie, ciepło, kaca u chłopaków, a to później do nich pójdziemy. Na razie w pojedynkę machamy, walczymy z naszymi dzisiejszymi rybkami. Ciepło, fajnie. A za ciepło. Zobaczymy, jaka jest temperatura. Jak to sobie schodzi. Temperatura jest minus 6 stopni. Minus 6 stopni. To nie jest tak źle. Zobaczymy. Machamy. Za okoniem. Jakimś ładnym okoniem. I zobaczymy. Jeszcze drugi otwór zaraz sprawdzę. O, branie. Ale nie ma nic, więc puszczam. I tak jak mówię, tak też robię. Sporo wędkarzy jest, jak widzicie. Ale nikt bez efektu. Założyłem teraz pinkę, dołożyłem do chodki jedną pinkę czerwoną i zobaczymy z pinką, co będzie się działo. Trzeba próbować różnych możliwości. O, już ciągnie, zobaczcie. Ale nie ma. Ciągnie za końcówkę. Warto byłoby założyć idealnie jedną ochotkę, a nie kilka, tak ja założyłem i ale tak wygląda, widzicie. Zaczęło wiać. Lód szczela. A my siedzimy nad przeręblem, próbując coś fajnego złowić. Co u nich jest, zobaczymy później. A więc, drodzy Państwo, wciąć nie mogę tych małych rybek. Zaraz zmienimy otwór. Później wędkę i pójdziemy do kolegów.
nie jestem na zero, to jest najważniejsze. Każdy chciał jak największe ryby łowić, ale zimowa pora, wiecie o to, o co chodzi, że nie zawsze jak jest ładnie dla nas, tak jak dzisiaj pięknie, słonecznie, to nie zawsze ryby dopisują, ale nie na zero. Najważniejsze, drodzy Państwo, więc wasze zdrowie, napijemy się kawki, jeszcze raz wasze zdrowie. I po krótkiej przerwie zobaczymy co jak. Zmienimy otwór, tam przepuścimy murmychę i pójdziemy później do kolegów, zobaczymy co u nich słychać. A na tą chwilę pijemy kawkę i za chwilę się widzimy w dalszej części mojego filmu. A... Drodzy Państwo, nie, muszę zmienić otwór, nie da rady, więc zmieniamy otwór. Nie ma to tamto. Zobaczymy tu z boku, co się dzieje. Piesuś. Zobaczymy, jak te baterie szybko siadają przy tym mrozie. Najgorsze jest to włączanie, wyłączanie. Najbardziej, najwięcej. Zabiera baterii energii, jak to się mówi. Mamy dno, dobrze. Zobaczymy w tym drugim przeręblu. Nie na darmo go robiłem. Zobaczymy tutaj. Bo tam nie mogę wciąć tych świętokrzyskich sandaczy, czyli jazgarzy. Plaga tego tu jest. Zobaczymy w tym otworku co i jak. Więc machaj wędą, ryby będą. I zaraz pójdziemy do kolegów, zobaczymy co i jak. A na tą chwilę machamy kiwaczkiem, machamy i góra, dół. I może jakiś garbusek się skusi. Ok. Zaraz zmienimy wędeczkę jeszcze w tych dwóch miejscach, przynajmniej w tym z murmychą. Bo teraz jest ciemna, fosforyzowana, to powinna tam jakiś blask dawać, światło na 9-10 metrach. I założymy zaraz coś innego, raczej wsadzimy w dziurkę coś innego, bo wędki już mamy przyszykowane, każda z inną murmyszką. Ochocki już prawdopodobnie nie ma. Zresztą zobaczymy. Nie ma, nawet białego robaka nie ma. Założymy robaczka. Aby nam to jakoś rybkę kusiło. Jest pinka i wkładamy. Poczekajcie, zmierzę jaki jest grunt. Metr krawiecki i jedziemy. To jest 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metrów. Tak mówiłem, 10 metrów będzie. 10 metrów jest. Łowimy na 10 metrze. 10 metrów krawieckich. Długość do ramienia. I mamy 10 metrów. Dobrze. Zobaczymy teraz spinką. Pójdziemy tam, tam płyce jest u kolegów. Tam było 6 metrów, 5. No ale jeszcze tu na 10 metrze, na głębokości 10 metrów, zobaczymy co i jak. No i mamy dno i w tej pozycji już wychodzi wyżej. O, stąd zaczniemy. Jak fajnie strzela. Ale lód jest ponad 20 dobrze centymetrów, to było, ale chyba znów świętokrzyski sandacz, jazgar. Sam jestem ciekawy, co tam chłopaki połowili. A zaraz pójdziemy. Nie mogę wszczelić się. Dobrze, machamy, machamy. Podziwiając krajobraz, pięknie jest, naprawdę jest pięknie, zobaczcie sami. Z tej strony jest tak, tam zatoka koledzy i tam dalej zalew hen. I tak to z tej strony, pięknie, pięknie, nic dodać, nic ująć, wędkujemy. Nie no, drodzy Państwo, wezmę z powrotem w tą pierwszą dziurę. I jeszcze tam zobaczymy co i jak w tej pierwszej przeręblu. I jak nie będę mógł wciąć, ani nic ciekawego nie będzie, idziemy do kolegów. Więc tak mówię, jeszcze tutaj i pójdziemy do kumpli, jak nic ciekawego nie będzie.
Ok, mamy na dnie. Jedziemy. Nie ma, spadł. Ale jazgasz, jazgasz. Świętokrzyski sandacz. Pójdziemy na płytką wodę. Czuję coś, że na płytkiej wodzie będzie ciut lepiej. Szybciej będzie przynęta schodzić. Szybciej będzie się rybki wyciągać, jak brania będą. Bo tu na 10 metrach widzicie, co się dzieje. Dobra, idę, drodzy Państwo, idę stąd, bo nie zdzierżę tutaj już dłużej siedzieć. W tym miejscu zwijamy sprzęta. I zawijamy się stąd. Zawijamy się stąd w stronę kolegów. Zobaczymy, co oni tam mają. Więc zjemy wszystko. Wszystko. Okej, śmigamy do ziomków. Zobaczymy, co oni połowili. No jak, Andrzejku? Co rzut? Co rzut? Ale co, Andrzejku? Okonie. Okonie, co rzut? A. I a jaka długość gdzieś? Okonia? No, największy, taki gdzieś. 17 cm. Taki największy. A grunt? Zapało 18,5. 18,5? No. A sobie zaraz na wierce dziurkę. Co? Piękny okoń chciałem. Tu zapałem. Tu dać? No. Ale będziesz wędkował tu? Nie. Dobra, to już nowy nie dewiercił. A ja łowiłem na 10 metrach. 10 metrów głębokości miałem. I co? 10 metrów. Mierzyłem metr krawiecki. 10 metrów. I co rzut? Dno, dno. Wciąć nie mogę, aż w końcu wcięłem. Jazgasz jak palec 4 cm. Andrzej, i co, ochotkę założysz? Dno, dno, wciąć nie mogłem. Tak samo. Ale słuchaj, w jednej dziurze, w drugiej już nie, ale 10 metrów, Andrzej, 10 krawieckich metrów liczyłem. Taka głębokość. A tutaj okonie, ale nie duże, tak? No zobaczymy, zobaczymy. Rafał, ile złowiłeś tych okoni? 7, 8. No widzisz, i samo okonki, tak? No i dobra, więc ja z tej strony sobie usiądę, żółkę będziemy kłaść bezpośrednio na... Gruby, no. I tak mówię, za czym, drodzy Państwo, co i jak. Rafał, a tu jaka gdzieś głębokość od razu gdzieś będzie? Bo wędkę se przyszykuję, znów będę wiedział na jaką. Na pewno będzie. 7 metrów. 7 metrów? No ja. I to zobaczcie, blisko tutaj jest brzeg, a tu już 7 metrów. Nie brałem przy dnie, brałem w toniu u góry. U góry? No. Na którym gdzieś metrze? Takich 2-2,5 metra może. Od ziemi? No. No zobaczymy, w toni. A! Okej, zobaczymy, co i jak.